Cześć, dzisiaj odcinek kolejny z filmami, drugi odcinek. Także dzisiaj poruszymy temat filmu Charlie i Fabryka Czekolady. Film trwa godzina 54 minuty 49 sekund. A rozpoczyna się czołówką. Warner Bros. Pictures oczywiście. Czołówka trwa 4 minuty, 11 sekund. Pominiemy czołówkę, to wychodzi na tutaj główny bohater, Charlie. I co? Stoi sobie przy drodze. To jest Charlie Bucket, który mieszka z mamą, z tatem, z babcią, dziadkiem. Mieszka 6 osób w domu. W takiej małej chatce. Nie stać ich na nic. Ojciec pracuje w jakiejś fabryce. Matka siedzi w domu, gotuje obiad, zajmuje się dziadkami. A dziadkowie są starzy i schorowani. I Charlie chciałby, żeby jego ojciec zarabiał więcej i żeby wszyscy byli zadowoleni i tak dalej. Ale to jest jak jest. Charlie Bucket nie był ani szybszy, ani silniejszy, ani zdolniejszy od innych dzieci. I w mieście jest taka fabryka czekolady, Willy Wonka. Rodzina nie była wpływowa, ani nawet znana. Nie była również bogata. Właściwie niemal przyjmowała głodem. Ale Charlie Bucket był najszczęśliwszy. No, rodzina przymierała głodem. Pierwszym chłopcem na całym świecie, tylko jeszcze o tym nie wiedział. Dom się zawala, ruina totalna. Mama zupę gotuje. To później. Cześć wam wszystkim. Ktoś przyszedł? Żeby mnie nie zablokowali. No, kapuśniak. Codziennie jadą. Tato Charmiego pracował w miejscowej fabryce pas do zębów. A Charlie z tych, jak macie pasy do zębów i jest ten taki koreczek. To z tych korków właśnie, co tam przynosi z tej fabryki, robił makietę fabryki Willy'ego Wonki. No, Willy Wonka. A jeden dziadek właśnie kibicuje mu, żeby właśnie spotkał tego Willy'ego Wonka. I właśnie jego dziadek, ten co teraz mówi, co mu teraz ten pracował jego łąki w sklepie z cukierkami. I co? Coś się stało z jego łąką, zamknął wszystkie drzwi, żona furgonetka tak w dzień nie wyjeżdża, tylko w nocy potajemnie.
do sklepów. No i zaczyna się akcja, która ma na celu wyłonięcia 6 zwycięskich biletów. Ja są schowane w tabliczkach czekolady. I co? 6 różnych osób, młodych osób, znajduje te papierki, takie bardzo złote. No, to jest taki kolor, nie mają te bilety. I tam jest takie zaproszenie właśnie do tej fabryki Willy'ego Wonki na jeden dzień zwiedzenia całej tej fabryki. No. I tam jest tak, gamer przychodzi, Charlie zdobywa ten bilet, jakiś chłopak, który jest strasznie otyły i lubi kiełbasę, jakaś dziewczyna, która jest bardzo rozciągnięta, bogata dziewczyna, która mówi ojcu, co chce, to on ma jej to kupić. Czekajcie, Charlie, gamer, gruby, ta. I 6 osoba, czy tam 5 osób, przecież nie wiem, coś takiego było. Czekajcie, zaraz przeminę do tego momentu. 6 Abu Dhabi, chciał mieć taki pałac, no i miał, no ale słońce przegrzało, no i mu stopiło. To na początku filmu. A dalej jedzą tą zupę z kapuśniak. No są te fabryka, opuszczają te właśnie furgonetki. Czyli bije się ten bilet, właśnie ten gruby chłopczyk zdobywa ten bilet, kupon. Augustus. Czyli Charlie, Augustus. Tamta dziewczyna była jakaś Weronika chyba. Dobra, dalej. O, jest ta bogata. On ma fabrykę w ogóle do... Nie, czekaj, coś mi się pomyliło. Ojciec ma przetwórnię orzechów, o, dobrze myślałam. I wykupił cały nakład czekolady, jak można powiedzieć, całą dystrybucję. No i pracownicy jego odpakowywali czekolady i patrzyli, czy w danej czekoladzie, patrzyli czekolady, nie ma biletu. No i jedna z pracownic znalazła. I nie chciała oddać, ale oddała. No. Charlie tu rozmawia z dziadkami, co by zrobił, aby wygrał. Tutaj ma czekoladę, patrzy, nie ma. No ale potem za drobniaki idzie sobie kupić. Dobra, następny dzieciak. To jest taka dziewczynka bardzo wysportowana. Violet. Ona cały czas z gumy żyła, ta dziewczynka. Cała na różowy, tak samo jak jej mamusia. No, nagroda specjalna. O, chłopak od gier. Jak on się nazywa? Oj, cały czas na gierkach siedzi. Strasznie agresywny no chłopczyk. Zadaję mu za skórznika, by nie kupić. No i nie wiem, czy będzie ta 6 osoba, czy... Jest ten gruby chłopczyk. Ta Weronika rozpuszczona, co ojciec ma tą co ta pani znalazła, pracownica, ten bilet.
Gamer, Charlie, ta w różowym, ta violet. 5 osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 osób. Czemu ja powiedziałam, że 6? I z rodzicami. No to tak. Charlie poszedł z dziadkiem. Ten, co mu dał ze skórniaki swoje ostatnie. Ta rozpuszczona dziewczynka bogata poszła z ojcem. Ta rozciągnięta dziewczyna, co żuła gumę, to poszła z mamą. Ten gamer poszedł z tatą. I... Czekaj, bo już nie pamiętam. Gamer poszedł z tatą. A! I ten otyły chłopczyk poszedł z mamą. No to jest 3, 4, 5. 5. A czym powiedziałem 6? Nie wiem, dalej. A i z ciekawostek, to w tym filmie właśnie mamę Charlie'ego gra ta aktorka, co występuje w Harrym Potterze. Tą Beatrix Lestrange. Także no. No teraz są w tej fabryce, znaczy wchodzą. Na wstępie będzie cały ten występ tych kukiełek od Miłego Łąki. No i każdy z nich coś tam przeżywa. I co? I kończy film się tak, że Charlie zostaje sam jako osoba wygrana. I co? No i ta chatka rozwalająca się jest przeniesiona właśnie do tej fabryki czekolady Willy'ego Wonki na jakieś wzgórze i tam sobie mieszkają. Także taka nagroda dla Willy'ego i jego rodziny. No i na koniec jeszcze Charlie, jak tam leci właśnie w tej windzie. To jest przeźroczyste, to swojego ojca leci zobaczyć do kliniki, coś takiego. No. I takie wspomnienia sobie, przypomina sobie w ogóle, gdzie mieszkał i był mały, że ojciec mu powiedział, że nie jedz cukierków, bo dostaniesz próchnicy i tak dalej. Ale wiecie, wszystko z umiarem, nie? No i jeden jako starszy chłop przychodzi do ojca, no i ojciec mówi, że dobry ma zęby, a on mówi, że ja cukierki, czy coś takiego. Było tak słodkie. No i tyle w tym filmie, no. No, takim to akcentem kończymy ten odcinek. Dzisiaj krótki, bo 13 minut, 14. Dziękuję za uwagę i co mogę powiedzieć? Dajcie subskrypcję, dzwoneczek, lajka i co? Uważajcie na siebie przede wszystkim i bądźcie zdrowi. I pijcie dużo wody. I zdrowo się odżywiajcie i prowadźcie zdrowy tryb życia. Także tak. I bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, który oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I tak, łapka w górę. I komentarz, jak dotrwaliście do końca. Serduszko w komentarzu proszę zostawić.
I co? Dzwoneczek, żebyście ze mną zostali na dłużej. Muszę na następny raz inny kolor gumek sobie dać do aparatu. Dajcie jakiś pomysł, jaki kolor mam sobie gumek założyć. Piszcie w komentarzach. Jakie macie patenty, żeby wybielić sobie zęby? Czy używacie jakiejś pasty specjalnej, czy czego? Piszcie wszystko w komentarzach albo prywatnie na Messengerze. Bo naprawdę nie widzę. Jeszcze półtorej roku i ściągam. Chyba, że się przedłuży, no to nie wiem. O, właśnie. No następny raz może opowiem o aparacie. Co wy na to? Piszcie w komentarzu. Dziękuję za uwagę.